Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ucząc na terenie świątyni, powiedział: jak mogą mówić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Przecież sam Dawid pod wpływem Ducha Świętego powiedział: rzekł Pan Panu mojemu, siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów pod Twoimi stopami. Sam Dawid nazywa go Panem. Na jakiej więc podstawie może być jego synem? W jakimś stopniu Ewangelia przekonuje, że Jezus jest synem Dawida. To znaczy mamy rodowód, nie? Pana Jezusa, który tak naprawdę nie jest rodowodem Pana Jezusa, tylko jest rodowodem jego ojca, który de facto był opiekunem. Także ewangeliści, zwłaszcza Mateusz, jakoś stara się wykazać, że Jezus jest synem Dawida, ale faktycznie dobrze wiemy, że tak w sensie dosłownym Jezus nie był synem Dawida. I teraz właśnie, dlaczego? Dlaczego w ogóle Pan Jezus mówi wprost, że nie jest synem Dawida? Dlaczego mówi tak jakby trochę przeciwko sobie? No bo faktycznie było wtedy takie przekonanie wśród ówczesnych Judejczyków, że Mesjasz, jeśli jak przyjdzie, to na pewno będzie to syn Dawida. Ktoś, kto będzie pochodził z rodu Dawida. I tymczasem właśnie okazuje się, że Jezus jako Mesjasz w sensie ścisłym nim nie jest. Jest, jeżeli przyjmiemy, że był synem Józefa, a ponieważ był adoptowanym synem Józefa, więc w pełni miał prawa, które przysługują synowi Józefa. Czyli w pewnym sensie był synem Dawida, ale nie był tak naprawdę w pełni synem Dawida. No. Przepraszam, jeśli teraz trochę tak to komplikuję, ale myślę, że wiemy, o co chodzi. No? Natomiast dlaczego Pan Jezus, wróćmy do tego pytania, dlaczego Pan Jezus mówi, że nie jest synem Dawida? Tak jakby, mówię, trochę przeciwko sobie. Tak jakby chciał nieopatrznie stracić pewną wiarygodność jako Mesjasz w oczach ówczesnych Judejczyków. Otóż moim zdaniem to się bierze z tego, że Jezus nie chciał udawać, przychodząc na ten świat, że jest tylko człowiekiem. Bo Judejczycy, Żydzi uważali, że Mesjasz będzie po prostu człowiekiem, wybranym przez Boga, namaszczonym. To znaczy właśnie słowo Mesjasz, namaszczony. Będzie namaszczony przez Boga do tego, żeby zbawić Izraela. Ale będzie po prostu człowiekiem. Natomiast Pan Bóg postanowił nas wszystkich zaskoczyć i właśnie przede wszystkim Judejczyków, Żydów, zaskoczyć tym, że sam postanowił być Mesjaszem. Postanowił, że będzie on sam osobiście tym Mesjaszem. Stając się jednocześnie człowiekiem. Tak. W pełni, będąc w pełni człowiekiem. Ale on, Bóg sam. Bóg sam. Dlatego dla mnie ta dzisiejsza Ewangelia jest Ewangelią o wcieleniu Boga. Tak. O tym, że Bóg się wcielił w człowieczeństwo, w człowieka. Stając się Mesjaszem, Zbawicielem. Stając się Mesjaszem.
I to jest jeden, ten dzisiejszy fragment Ewangelii, to jest jeden z tych nielicznych fragmentów Ewangelii, które mówią o tym, których Pan Jezus mówi o tym, że jest Bogiem. Tak, wprawdzie tu nie pada takie sformułowanie, że On jest Bogiem, ale pośrednio tak. Bo mówi, sam Dawid nazywa Jego, czyli właśnie tego przyszłego Mesjasza, Panem. Czyli de facto Bogiem. Czyli nawet Pan Jezus jakby mówi, że Dawid w pewnym sensie zapowiedział, że Mesjasz będzie Bogiem. Tylko, że Żydzi jakoś tego, nie wiem, nie zauważyli, nie odczytali. I prawdę mówiąc, trochę im się nie dziwię, no bo to nie jest takie wszystko jednoznaczne. Natomiast Pan Jezus, nawiązując do tych słów, konkretnie są to słowa z Psalmu 110, nawiązując do tych słów, Pan Jezus postanowił de facto powiedzieć, że jest Bogiem. I teraz, jaki płynie wniosek z tego, jakie są konsekwencje tego, że Bóg stał się Mesjaszem, człowiekiem, a jednocześnie Mesjaszem, Zbawicielem? Otóż mi osobiście to mówi o tym, jak bardzo Bóg chce być blisko nas. O tym, że ten Bóg, którego my wierzymy, który nam się objawił, jest Bogiem bliskości z nami. Generalnie we wszystkich religiach, ja przynajmniej nie kojarzę, tak jak tyle co wiem, nie, o różnych religiach, to raczej wszędzie mamy do czynienia z Bogiem takim bardzo odległym. Bogiem, który jest gdzieś w jakichś zaświatach. Takim zresztą też był Bóg dla Izraelitów przed przyjściem Pana Jezusa. Taki Bóg, który jest gdzieś, owszem, działa, coś tu robi, interweniuje czasami w tę naszą ziemską rzeczywistość, w nasze życie, ale generalnie jest gdzieś odległy, no, za światach. Tymczasem Bóg, wcielając się, stając się Jezusem Chrystusem, Jezusem z Nazaretu, jednocześnie Mesjaszem, Zbawicielem, chciał nam powiedzieć, że Jego absolutnie nie zadawala jakaś taka odległość między Nim a nami. To jest sprzeczne z Jego miłością do nas. Tak, miłość oznacza pragnienie bliskości. Tak, i Bóg wcielając się, stając się człowiekiem, osobiście przyjmując tę funkcję, rolę Mesjasza, postanowił powiedzieć nam, jak bardzo nas kocha i że z powodu tej miłości chce być bardzo blisko nas. Dosłownie zupełnie przy. Nie? Chce nas jakby nieustannie, nie wiem, dotykać swoją obecnością, swoim słowem, swoim działaniem. Święty Ignacy to już pewnie nieraz wspominany przeze mnie kontemplacji ad amorem, czyli kontemplacji pomocnej dla uzyskania miłości, każe wyobrażać sobie, czy uświadamiać sobie, jak Bóg mieszka we wszystkich stworzeniach i w nas, każdym z nas, i jak Bóg pracuje też, właśnie jak pracuje w całej tej rzeczywistości, dając roślinom życie, zwierzętom, tym żurawiom, których klangor przed chwilą słyszeliśmy, nie? Dając życie, nie wiem, właśnie ten głos, no, taki charakterystyczny. Bardzo lubię ten głos, bo on, kiedy się pojawia, to już wiadomo, że kończy się zima. Kiedy się pojawia, to jest zawsze taki sygnał, aha, zima ma się ku końcowi. I właśnie, i Bóg w tym wszystkim mieszka i działa.
ale przede wszystkim jeszcze bardziej mieszka pośród nas, w nas. Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość Bożego Ciała, czyli obecność Boga pod postacią chleba. Oczywiście to jest wyjątkowa forma Jego obecności, ale nie jedyna absolutnie. Natomiast właśnie też mówiąca o bliskości. Ja mogę Go przyjąć, ja mogę Go wziąć, mogę Go zjeść. Niesamowita bliskość Boga z człowiekiem, która mówi o Jego miłości. I teraz zadajmy sobie pytanie, ja sobie dziś zadaję pytanie, czy ja tak samo jak Bóg pragnie bliskości ze mną, czy ja pragnę bliskości z Nim? A jeśli tak, to ja nie chcę grzeszyć, bo grzech to jest właśnie ten moment, w którym ja nie jestem blisko Niego. On może jest blisko mnie, ale ja się jakby od Niego odwracam, ja szukam czegoś, co jest poza Nim. Chcę być, właśnie daję do zrozumienia, że chcę być daleko od Niego. On mnie nie opuszcza, On mnie nie zostawia. On, jeśli się zagubię właśnie, nie, co wyraża się grzechem, On mnie szuka. Bo chcę tej bliskości. Natomiast czy ja chcę być tak samo blisko Boga, jak Bóg chce być blisko mnie? Zadajmy sobie dzisiaj to pytanie. Nie po to, żeby się oskarżać, nie? Tylko po to, żeby się ucieszyć możliwością bliskości z Bogiem. I tym, że nawet jeśli zgrzeszyłem, to mogę wrócić i znów być blisko. I cieszyć się tą bliskością, smakować ją, jakby powiedział właśnie święty Ignacy. Karmić się nią. To jest wspaniała, dobra nowina. Ucieszmy się tą dobrą nowiną, żyjmy nią, nie tylko przez dzisiejszy dzień. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.